Witajcie moi drodzy, jestem Blady, witam was w kolejnym odcinku Zagrałem w Prison Architect. Trochę pozmieniałem. Daję mi więcej wolnego czasu, pracę tylko 4 godziny, ale w sumie dam 5. Dwa posiłki, prysznic do celi, tak jak było. Dam im godzinę spania więcej. I cóż, zobaczymy, jak się to będzie rozwijało, bo dalej jesteśmy, zobaczcie, na jakim minusie. Spróbuję. Zmniejszyć wypłaty. Gdzie się biją? No nie. Znowu ten West. Dajmy mu izolatkę na stałe. Dyrektor. Personel niezadowolony. Guzik. Ale poziom zagrożenia padł trochę. Ten też jest legendarny. Też mu damy na stałe izolatkę. No dobra. Tylko... jednym więźniom, a przecież... to jest 100 cel. Najwyższy zaostrzony rygor jest 129. A nie można tylko 7 przydzielić. No ja tego nie ogarniam, co tu się dzieje. O nie, znowu się biją. Już czuję, że upadeczek będzie blisko. Będziemy chociaż trochę na plusie. To pytanie, czy ten, czy się nie zbuntują. Pracownicy. A po prostu zakończę sezon pierwszy i za jakiś czas będzie sezon drugi. I już będę, mając więcej doświadczenia, będę wiedział, co robić. Trzeba pamiętać, że zostają tych wygrywaczach metalu. W takim razie.
Okej. Okay. Nie, no dobra, jesteśmy na plusie. Znaczy na plusie z przychodami, ale nadal na minusie, jeśli chodzi o zasobność pieniędzy, które mamy w więzieniu. No może się jeszcze jakoś uda to uratować. O, dopiero powiedziałem, że uda się uratować. To co oni mają kuźwa z tym biciem się w świetlicy? A że może kluczem jest robienie na przykład po 60 cel bloków ze wszystkim, ale po 60 cel i jakby to bardziej ten, jakby te bloki są może za duże. No i też cele są niskiej jakości, jakby nie było. Dobra, już minus tylko 4000, więc wychodzimy trochę na zero. Ale więźniowie znowu się buntują. Znaczy są wściekli. No ten legendarny się bije. Aha, czyli jednak te drzwi do izolatki by się jednak przydały. Dobra. O, jestem na plusie. 3000 na plusie, dobra. Popraw drzwi. Dałem wysoką różnorodność tych posiłków. Zobaczymy, czy to coś pomoże. O, już na minusie. Razem się szybciej zorientowała, że nie mamy pieniędzy. Pani księgowa. Właśnie. Czekam cały czas na wiadomość. Ale dobra. Dyrektor. To jest 50% podwyżka. Czy oni oszaleli? No niech sobie z torbami puścić.
To chyba te podwyżki dlatego, że ten. Znowu ta świetlica. Jest to więźniów, nie można przydzielić cel. Będzie lepiej? Także mogę. No i cóż. My jesteśmy na minusie. Pracownicy się nam buntują. Więźniowie się nam buntują. Wszyscy się nam buntują. Ale zagrożenie mamy niskie w tym razem. Zmniejszyć koszty. Wydaje mi się, że kucharze już się wyrabiają. Jakieś jajka widzę, chyba jakaś kapusta, mięso. Dyrektor. No i co, dzień się zaczyna od czego? Od bójki. Jeden. Przecież mają prysznic. To im... Tak średnio to wygląda. Podejrzewam, że znając mnie, wstawię jakiegoś, jakiś ten, jakieś lekkie nuty. W sensie jakiś, jakąś taką lżejszą muzykę, niekoniecznie jakąś smutną czy inną dramatyczną. No ale dobra. Poziom zagrożenia niski. O, jesteśmy nawet na plusie. Niewielkim, ale okej. Okay. A, nagroda za wczesne zwolnienie więźniów. Chyba, że po prostu im damy... że tu prysznic.
Próbuję, obniżyłem płacę. Ciekawe za ile będą te bunty personelu. O, ale jeszcze nikt nie zginął dzisiaj, więc jest dobrze. Oj, nawet na plusie jesteśmy i zagrożenie jest niskie. Chyba te wykrywacze działają. 86 dzień. 20 godzin gry. Nieźle. I możecie na tej podstawie zobaczyć ile... nawet ile 20,5 godziny. Okej. Okej. Dobra. Obniżyłem im, znaczy podwyższyłem im, ale i tak jestem jeszcze w miarę na plusie. A jak tu jest? Ogólnie niski jak na razie. Moral personelu jest niski. Może bym im dał na przykład potrzeby. Ćwiczenia, przecież mają salę. Chyba, że im po prostu dam... dziedziniec nie, bo to w czasie wolnym chodzą na dziedzinie, więc to nie trzeba im jakby takiej rutyny dawać. Dwie śmierci dzisiaj. A bo tu na tym, tutaj nie ma tych wykrywaczy. Póki mam pieniądze. Wykrywacz metalu. Przede wszystkim tutaj. I prąd. Okej. Dobra, ten już działa nawet. O, proszę, już działają. No i zwiększymy poziom bezpieczeństwa w ten sposób. Zobaczmy jak potrzeby. W końcu! W końcu! Alleluja, nie wiem co. Czy co mam powiedzieć, że zobaczcie, mamy to bezpieczeństwo na bardzo wysokim poziomie. A tutaj jeszcze u tych, myślę, że strażnikom możemy dać 20%. W sumie jak już szaleć, to szaleć. Zrobimy tutaj podłogę. A i w międzyczasie jeszcze, tak wam powiem, że tu gdzieś zaraz, gdzie to było? W polityce ten priorytet monitorowania, czyli że mają priorytet na tutaj na siedzenie przy kamerach, przy systemie drzwi, przy podsłuchach. No. Dobra, autosave, więc się ścinka. Ale okej, dobra. W sumie jak mamy, to jeszcze weźmy odpoczynek, kanapę małą, bo to są po prostu jakby fotele.
Dobra, damy im więcej miejsc do siedzenia. I higiena, ale... Ej, niskie i spada. Czyli jak widzicie, warto montować wykrywacze. W sumie jak mamy ten, możemy zrobić szukanie wszystkiego. I od razu jeszcze zamontujemy te wykrywacze przy każdych tych. O, proszę. Okej, dyrektor. Jestem niezadowolony, dobra. Okej, strike. Potem dobra. Musimy znowu podwyższyć. O 100%. I dobra, przeszukujcie dalej. Ale i tak jesteśmy jeszcze na plusie, więc nie jest źle. Potrzebujemy ten wykrywacz. Tu zamontujemy. Tu są te pomontowane grzejniki. No i można montować tutaj. Aha, śmierć jakaś. Aha, zlikwidowany przez strażnika. Pytanie, czy się wyrobią z tym wszystkim? Tak, zagrożenia rośnie. Jena im ten. Będą mieli prysznic, zaraz to się ten. Zaraz, gdzie to były te tunele? Anulujemy przeszukanie. Gdzie się biją? Tu czemu ich jest z trzech? Dobra. Może i tak zrobimy. Ale spada poziom niebezpieczeństwa, zagrożenia, o. O, elegancko działają te. Tak, niski. Na razie nie przyjmuję więźniów, bo czekam, aż się uspokoi z tym z tym wysokim rygorem. A dobra, strażnik. I tu co? W stołówce się pobili, no. Za ludzie. Dobra. To im ćwiczenia i produkty luksusowe. Patrzę, bo czekam na dość ważną wiadomość. A mam maila ten. Aplikację z maila. Chyba Blue Mail. Jak dobrze pamiętam, to nie jest żadna reklama. Po prostu jakby widziałem. Znaczy znalazłem ich na tym. Znalazłem ich na
No, na Google ten. Na Google Play. Ten, mówię, czekam na dziś ważną wiadomość. No dobra, jakieś tam widzę wpływy pieniężne. Ale mamy bezpieczeństwo w końcu zapewnione. Czenia też jakoś w miarę to idzie. Widzę jakiś paralizator. Biją, ale strażnicy sobie z nimi poradzili. Tutaj też słyszę znowu jakąś bójkę. A to to? Artykuły sklepowe. Turner? Paul Turner, myślałem, że Will Turner. 57 lat, było masakra. Dobra, to im teraz nie pasuje. Dobra, tu widzę, że jakoś idzie. Tak, zwiększyłem im w ogóle tego. Na siłce chyba trzeba po prostu dać strażnika. Dobra. Aha, zabity przez członka rywalizującego gangu. Ten co tu miał? I... Jeszcze tych zaostrzonych rygorów trochę jest. Ok, jakiś widzę kij też znaleziony. Ok. Nożyczki. Penning. Pennington, chyba tak to się ten się nazywa. Pytanie, czy jak tutaj jest tak ten telewizor, to on może z niego w ogóle korzystać. My tego nie sprawdziłem. Poket. Poket. Chyba. Tak z francuskiego. Jakby to przeczytać to po łacinie, to było bokwet. Mówię o takiej łacinie średniowiecznej. Bo generalnie jakby są trzy te wymowy łaciny. Jednego, tak, do jednego języka trzy wymowy są. Dobra, potrzebuję drzwi dla personelu. Już wam powiem, bo można mówić tak jak starożytni. Które są najtwardszym językiem, najtwardszą wymową. Potem jest średniowieczna, która jest trochę zmiękczona, ale ona też jest dość twarda. No i jest wymowa już późniejsza, która jest taka typowo, która brzmi prawie jak włoski. My tu drzwi mogłyby być, ale już ten. Nieważne. Ważne, że ten. Okej, spanie mają prawie wszyscy zaspokojone. Hmm.
O nie, gdzieś się tłuką. A, tu nie ma świateł na tym korytarzu. A walniemy im wentylatora, co? Co mi tam zależy? Jeszcze tutaj też mogę dodać na tym dziedziniec trochę rzeczy. Można nagrobki ten postawić, ale po co? To ma być więzienie, nie cmentarz. W końcu prison architect, nie graveyard architect, czy jeszcze inaczej. Dobra, w sumie jest spanie, ale to nie wyrobią się. Okej. Okay. Pomyślałem o tym, o... Myślałem o zrobieniu przeszukania, ale jest już za późno. Jest stróżujący. Zobaczmy, jak potrzeby personelu. Gdzie są potrzeby? Tu. Mam wrażenie, że jest lepiej. Damy kucharzy może na 12, a tak to jeszcze na 20%. Dobra. Dobra, moi drodzy, kończymy ten odcinek. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie go. Zachęcam do łapkowania, do pisania komentarzy, do subskrypcji kanału, a także oglądania kolejnych odcinków, shortsów i live'ów, które czasem są na Twitchu. Życzę wam wszystkiego dobrego. Cześć.